Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Lisa. Ja się nazywam Mira Marcinów i mam przyjemność i ogromny zaszczyt poprowadzić spotkanie z Lisą Apignanesi z okazji przeprowadzki Fundacji Olgi Tokarczuk do nowej siedziby. I zanim przedstawię Cię, Lisa, to chciałabym wyjaśnić coś. Tutaj spotkanie będzie tłumaczone, więc zaraz oddam głos. Powiem tylko jeszcze Państwu, że w trakcie spotkania online można zadawać pytania naszej gościni. Czy chcesz przetłumaczyć? Good evening, everyone, and good evening, Lisa. It is my pleasure and a great honor to moderate a meeting with you today on occasion of moving of the Olga Tokarczuk Foundation to their new seat. And I would like to explain at the very beginning that there will be a possibility of asking questions. Ja chciałam wyjaśnić Tobie, Lisa, ponieważ spotykamy się drugi raz online, drugi raz prowadzę z Tobą spotkanie i mam takie przeczucie, że możesz się obawiać, że jestem jedyną kobietą w Polsce. I would like to explain to you, Lisa, because it is the second meeting online and the second one I moderate with you, that I have a feeling that you might feel that I am the only woman in Poland. Ale to nieprawda. Jest nam bardzo ciężko tu w Polsce, ale jest nas więcej i wszyscy ciebie czytamy. But it is not true. It is very hard here for us women, but there is more of us and we all read your book. No i chciałam powiedzieć... I believe you. Wierzę wam. Thank you. Chciałam powiedzieć, że traktuję to jako wyzwanie, że drugi raz spotykamy się, żeby porozmawiać o twojej książce, o tej książce. And I wanted to say that for me it is a challenge that we meet for the second time to speaking about your book, about this book. Ale będą dwie różnice. Po pierwsze, tym razem rozmawiamy po polsku, w sensie nie wymagam tego od ciebie, ja będę mówiła po polsku, a jako osoba pisząca uważam, że język bardzo determinuje dyskurs. But there will be two differences. The first one is this time we'll be speaking Polish. I will be speaking Polish. I don't demand that from you. And as a writer, I strongly believe that language very strongly determines the discourse. A po drugie, tak przygotowałam pytania, żeby żadne nie powtórzyło się. Także bądź spokojna, wszystko będzie nowe. And the second thing is that I prepared my questions in such a way that none of them will be repeated. So don't worry, everything will be new here. Dobrze, to zacznę przedstawianie Lisy Apignanesi. No i tej części nie będziemy tłumaczyć Lisie, więc mogę wszystko powiedzieć. So I will start with introducing you, and as we agreed, this will not be translated, so I might say everything I want. Ale tak na poważnie chciałam powiedzieć, że nie starczyłoby mi czasu tutaj, żeby opowiedzieć o wszystkich wspaniałych rzeczach, które zrobiła Lisa Apignanesi. I tak jak miałyśmy okazję spotkać się 2 lata temu, Lisa była w Polsce na konferencji w Muzeum Żydów Polskich w Polin. Tam zauważyła, że właściwie gdyby, że jej CV, że jest w takim momencie w swoim życiu, że jej CV jest dłuższe często niż rozmowy z nią, czy niż wykłady. I nie mówiła tego, no myślę, że bardzo ten żart trafia w to, co chciałam Państwu tutaj przekazać, ponieważ Lisa Apignanesi jest wyjątkową, wybitną pisarką, nagradzaną, tłumaczoną na wiele języków. Pisze zarówno eseje, jak i powieści, wspomnienia. Poza tym jest działaczką na rzecz wolności wypowiedzi, jest byłą przewodniczącą Królewskiego Towarzystwa Literackiego, prezeską angielskiego penklubu, była również prezeską Muzeum Freuda w Londynie. Lisa jest również wykładowczynią, wybitną intelektualistką, profesorem wizytującym między innymi w King's College w Londynie. Jeszcze też chciałam zauważyć, że powtarzam takie rzeczy, które często w Polsce są opowiadane o Lisie, ponieważ tych osiągnięć jest naprawdę wiele, a myślę, że to dużo mówi więcej nawet o nas niż o Lisie. Ale to, co ważne i powtarzane, to to, że w 2013 roku Lisa Apignanesi została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla literatury,
A książka, wokół której dzisiaj się spotykamy, książka Szalone, Złe i Smutne, została opublikowana w roku 2008, natomiast na język polski została przetłumaczona przez Jana Dzierzgowskiego i wydana przez wydawnictwo Marginesy w tym roku. Ta książka zdobyła między innymi Nagrodę Brytyjskiego Towarzystwa Medycznego w 2009 roku i od tej pory Lisa napisała kilka innych książek, między innymi Everyday Madness czy 50 Shades of Feminism. No ale tak jak powiedziałam, nie mogę za długo, więc przejdę już do pytania. I chciałam zacząć od tego, żeby dowiedzieć się, Lisa, dlaczego, czy pamiętasz właściwie, jak zaczęła się twoja fascynacja psychiatrią, historią psychiatrii i psychoanalizy w kontekście sprawy kobiet, tak bardzo enigmatycznie jeszcze. So now I would like to move to my first question, and I would like to ask you, how did your fascination with psychiatry and psychoanalysis from the perspective of women started? How did it start? I think when you reach my age, it's very hard to remember how anything began. It's a long time ago. W moim wieku trudno naprawdę przypomnieć sobie, jak wiele rzeczy się zaczęło. To było tak dawno temu. I think, you know, to put it very simply, I've always been interested, as far as I can remember, in how the human mind works and what it is that motivates people to particular kinds of actions or thoughts or emotions, and perhaps particularly emotions, which is why I'm interested in psychology. And I studied my doctorate is in literature, but what I studied within literature, apart from a great many novels and poems and so on, was the way in which women were portrayed or constructed by the times in which they lived and by the imaginations of mostly male authors. And from that, there was a kind of segue into thinking about Freud, who, of course, considered women to be his great teachers. He'd been to school in a way with Jean-Martin Charcot, the man who led the great 19th century hospital, Almost a City, composed largely of women, but famously also the women so-called hysterics. And Freud had been there briefly with Charcot, and his vision of women and his understanding of women, or perhaps also his various misunderstandings, he never thought they were complete, fed into the 20th century in, I think, fascinating ways. Sorry, I went on too long. I hope to manage. Tak naprawdę zawsze fascynowało mnie to, jak działa ludzki umysł, jakie są nasze motywacje do różnych działań, do różnych myśli, a także do emocji, być może przede wszystkim emocji, stąd moje zainteresowanie psychologią. Co prawda doktorat pisałam z literatury, ale oprócz samych świetnych powieści czy wierszy, bardzo interesowało mnie, jak były portretowane w tych określonych czasach kobiety w sposób przefiltrowany przez wyobraźnię autorów, którymi byli przede wszystkim mężczyźni. I stąd już jest krótka droga do Freuda, który uważał kobiety za swoje wielkie nauczycielki i fascynowało go szpital i w ogóle cała teoria i nauka Charcot, który w XIX wieku odwiedził nawet go i jego wizja kobiet, która oczywiście nie była idealna, bo nie uważał ich za istoty kompletne, ale niewątpliwie wpłynęła na cały XX wiek. Just to say a little bit more about that, I come out of the, I guess, the second wave of feminism. And during the 70s and the 80s, indeed from the late 60s on, Freud and the particular way in which literature and Freud in particular constructed or made or understood feminine psychology, women's psychology, was very, very much disputed. It was very much argued with. And
there was a sense in which women wanted to come up with their own ways of seeing the history of the way in which women behave and how women have felt through the centuries. And I guess in a way, my look at psychiatry and psychology and psychoanalysis in Mad, Bad and Sad is my attempt to do this, but also having understood what came out of the arguments of feminism and the counter arguments within feminism and indeed from the psychologists and psychoanalysts themselves. Wywodzę się i dorastałam, dojrzewałam w czasie drugiej fali feminizmu od późnych lat 60. przez 70. i 80., kiedy Freud i jego postrzeganie kobiet było bardzo mocno dyskutowane, podważane przez kobiety, które chciały stworzyć własną wizję tego, jak kobiety funkcjonowały i jak przedstawiano ich uczucia, emocje w historii, więc myślę, że ta w przeszłości, więc myślę, że ta wizja psychiatrii i psychoanalizy, którą przedstawiam w Szalonych, Złych i Smutnych, z jednej strony wyrasta ze zrozumienia argumentów feministycznych, ale też i kontrargumentów, które się pojawiały. And finally, and this is my ethnographic side, I think what came very much into this book was an attempt to create a picture of the way in which the so-called sciences of understanding the mind, which actually begin to develop in the 19th century and move through the 20th, how they intersect with the lived experience of women in the various periods that I study, which, I mean, it's a large time span of 200 years, so things change. And one of the things that I began to see as I was doing this work and is that, of course, you know, just as people's behavior changes and their ways of understanding the world changes, so to what constitutes madness in all its, you know, interesting transgressions and digressions and divergences is very much reflective of the time. So symptoms and their expression and what the doctors hypothesize will play into each other and somehow intersect to create illness and ideas of illness. So there, even science is governed by these things. I w końcu, co jest takim pewnym aspektem etnograficznym, pokazuję w tej książce obraz tego, jak tworzyła się, zmieniała się nauka o rozumieniu umysłu w XIX i XX wieku i jak z tym przecina się zmieniająca się sytuacja kobiet, gdyż zmiana, oczywiście zmieniają się nasze zachowania, ale zmienia się też świat i ich postrzeganie i postrzeganie tego, co jest szaleństwem, co jest transgresją i różnymi odmianami szaleństwa, znajduje swoje odbicie w zmieniających się czasach. Dlatego symptomy, które się pojawiają i hipotezy stawiane na ich temat w jakiś sposób się przecinają, współgrają i wpływają na siebie. Mam nadzieję, że mogę już zadać pytanie. I can ask my next question. Ponieważ jak najbardziej dotyczy tego, o czym mówisz, Lisa, to znaczy wydaje mi się, że twoja książka, wartość twojej książki polega też na tym, że nie napisałaś, po pierwsze, że nie napisałaś historii psychiatrii w tradycyjny sposób, z perspektywy wygranych, z perspektywy najczęściej mężczyzn, lekarzy, ale z perspektywy słabszych, przegranych, z perspektywy pacjentek psychiatrycznych. I think that the value of your book lies in the fact that you haven't written a traditional history of psychiatry, of psychoanalysis, written from the perspective of women, of winners, men or doctor, but from the perspective of the weak, of the patients.
Ale też, że, nie na, że ta książka, mimo że w sporej części traktuje o przeszłości psychiatrii, to nie została napisana tylko dla opisania historii psychiatrii z perspektywy kobiet dla per se, jakby tylko po to albo aż po to, żeby dać głos tym, którzy tego głosu nie mieli, ale również, że jest to bardzo istotne podejście do tego, w jaki sposób dzisiaj, obecnie kobiety doznają wciąż pewnego ucisku ze strony psychiatrii. Więc moje pytanie, chciałabym, żebyś do wszystkiego tutaj się odniosła, czy się z tym zgadzasz, ale również chciałam zadać pytanie, jak sądzisz, jaki jest główny obecnie problem, jaki psychiatria ma z kobietami, albo w drugą stronę kobiety mają z psychiatrią? But you also wrote not only about the past. Your goal was not just to show the history of psychiatry from the perspective of women, to give voice to those who were subdued and who couldn't speak. But also it gives light into how today psychiatry still subdues women and influences them. So my question would be, what in your opinion is the problem of psychiatry today with women and women's problem with psychiatry? The main one. Hmm. Okay, well, let's see if I can begin to think about that. I mean, I don't think there is one single problem. And first of all, as background to that, perhaps we should recognize that particularly in the West, in France, Britain, America, I think in Italy too, and indeed a lot of Latin America, I'm not sure about the situation in Poland, there are a great many women in the professions of psychiatry, psychotherapy, psychology, and so on. So that it's not just a question of what men do to women, it's also a question of you know, thinking about extremes of behavior, extremes of suffering and emotion from you know, a many-gendered perspective. So one of my preoccupations, and having taken that on board, is that from about the 1970s, 80s on, a very interesting thing happened in psychiatry, and that was that it returned to a drug centered, pharmaceutically centered idea of cure. That's not that, oh, sorry. Thank you. So I would say that especially in the West, in France, in Great Britain, in... Oh, I'm sorry. Więc wydaje mi się, że zwłaszcza na Zachodzie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, też we Włoszech, w Ameryce Łacińskiej, nie jestem pewna, jak sytuacja wygląda w Polsce. Jest bardzo wiele kobiet, które zajmują się tą profesją, kobiet psychiatrów, psychoterapeutek, psychologów, więc nie możemy mówić wyłącznie o męskiej perspektywie, kiedy patrzymy na to, jak traktowane są ekstremalne zachowania czy emocje. Jest to też kobieca perspektywa. To, co wydaje mi się ważne, to że od lat 70. mniej więcej w psychiatrii nastąpił powrót do farmakologii, do postrzegania leków jako takiego wyzwolenia, czy właśnie drogi do wyleczenia tego rodzaju problemów. I can't remember where I got to. So one of the great problems to, well, one of the things, I shouldn't say it's yet a problem, but it becomes a problem in my way of seeing, to emerge in the late 70s, even before, through the 70s, 80s, triumphing in the 90s, moving into the 2000s, is that psychiatry and indeed the psychotherapeutic professions increasingly link the idea of cure to
pharmaceuticals, to drugs. And this is not wrong, but it does mean that we once more enter a period where the biological is seen to be more important, both in hypothesizing what happens in the human mind and emotions, and things can be reduced to an idea of cure by drugs. It's not that drugs weren't used before. Drugs have always been part of the armory of any kind of scientific attempt to work with patients. But this became predominant at this time, let's say all the more so because it happened with a simultaneous closing down of the large asylums, and patients were actually cast into a kind of, as a good thing, we thought, into a kind of self-help regime where they would have the drugs and they could manage their own lives outside of the asylums, which had become really terrible places and needed to be reformed. But it put the onus of people managing their own lives through drug use. That's at the extreme end of the illnesses, of the psychiatric illnesses. At the more functional end, the areas that you and I would probably develop quite easily, from anxiety to depression to kind of delusionary forces or delusionary imaginings, which certainly throughout a lot of the 20th century were treated in face-to-face consultations with psychiatrists or psychologists or psychotherapists or psychoanalysts, that too began to develop a druggy emphasis. Not completely, but it had one. So you had a mixed area of cure, particularly when the Prozac namesakes came on the market and depression and anxiety began to be more and more things to be controlled by drugs rather than by, if you like, more in-depth attempt to understand what was going on in people's lives. So my sense of what's happening today is that that is still a great influence, probably not as great as it was in the early 2000s, in the so-called noughties, but it's still there. And what we have now is an attempt to have a kind of double regime where the so-called functional illnesses, the anxieties and depressions and so on, are treated by a mixture of the talking therapies, Freud's great invention, and the pharmacopoeia that the pharmaceutical industry has provided us with. Now, sorry, I'll stop. You. Trwało to aż do lat 2000, zwłaszcza na początku lat 2000, kiedy psychiatrzy, ale także psychoterapeuci zwrócili się do leków, a więc postrzegali farmakologię jako sposób na wyleczenie wszystkich takich zaburzeń psychicznych. Ja nie twierdzę, że jest to złe, leki były stosowane też w przeszłości, natomiast niewątpliwie weszliśmy w nowy okres postrzegania tego rodzaju zaburzeń, kiedy biologia stała się ważniejsza niż jakieś pogłębione hipotezy o tym, jak działa umysł. Terapia została w jakiś sposób zredukowana do leków, one zaczęły dominować. Oczywiście było to połączone także z zamknięciem wielkich szpitali psychiatrycznych, które były same w sobie straszne i niewątpliwie wymagały reformy, a pacjenci, co postrzegaliśmy jako rzecz dobrą, zostali zmuszeni w jakiś sposób do samoleczenia, do leczenia poprzez leki i radzenia sobie w rzeczywistości. Dzięki temu byli w stanie funkcjonować. Zarówno lęki, jak i depresja, jak i nawet urojenia, które wcześniej były leczone zarówno farmakologicznie, jak i przez terapię, teraz to leczenie skupiło się wyłącznie na farmakologii. Szczególnie ważne tu staje się pojawienie się Prozaku, dzięki któremu depresja i różne stany lękowe
stały się nagle uleczalne i ci pacjenci byli w stanie funkcjonować, ale właśnie zabrakło tej pogłębionej próby zrozumienia problemu. Tak jest do dzisiaj, ten wpływ jest wciąż ogromny, aczkolwiek wracamy już nieco do tej podwójnej terapii, do łączenia terapii poprzez rozmowę z elementami farmakologii. And just to finish that off, it's a very generalizing answer, I'm sorry, but because we're dealing with large swathes of time, but it seems to me that in these in the immediate past, I mean, since we've had COVID and the coronavirus, and in our country in any case, and in America and other places in Europe, lockdown, where people have been, denied, if you like, the benefits of society, which are so important to any kind of mental health and mental and emotional stability. I think there's been a kind of movement really more deeply into therapeutic practices and once more partially away from the pharmacological. Certainly in Britain, I think that is the case. And I think it's an interesting phenomenon that although you can't see therapists in the flesh, quite often you can't see them in embodied form, they exist on screens like we are now. And the encounter, the talking cure goes on in a different mode, but has become again extremely important. And I don't, apart from the apparatus of lockdown, I don't quite know. It's too soon for me to be able to have a view on this and why it is, but we could speculate together. I'm sure we all have ideas about this. Oczywiście posługuję się pełnymi uogólnieniami, mówimy o bardzo długich okresach, natomiast całkiem niedawno, w momencie kiedy pojawił się COVID i w różnych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie dostarczyli lockdownu, a więc odmówiono im dobrych stron kontaktów społecznych, które są niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego i pewnej równowagi psychicznej, obserwujemy, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, pewien ruch ku psychoterapii, ku terapii przez rozmowę, a taki odchodzący od farmakoterapii. I to jest bardzo ciekawe, że nie można się spotkać z psychoterapeutą twarzą w twarz bezpośrednio. Odbywa się to przez medium ekranu, tak jak i my się dzisiaj spotykamy. Ale ta terapia staje się niezwykle znów ważna. Jest jeszcze zbyt wcześnie, żebym mogła wyciągnąć jakiekolwiek wnioski w tym zakresie, ale na pewno możemy razem wyciągnąć pewne spekulacje na ten temat. Can I just make one tiny added point, which is that one of the reasons I was so critical in my book of the medicalizing of the emotions and psychology is that what became clear when the statistics started to come out about the use of antidepressants and anti-anxiety drugs is that the more they were used, the more the condition grew. So that you have more and more and more and more people depressed, the more drugs you have administered to cure depression. And the biggest growth has been for the drug industry. If you like, there's a mirror image to this in street drugs, but we won't go on to that. I just want to point that out. I think that's quite important that, you know, these there's in all mental and emotional diagnoses, there is a certain amount of mimicry that goes on. Hysteria, as we know, spreads. The Crucible, you know, Arthur Miller's great play about Puritan America, hysteria spreads and so on and so forth. Well, so does pill popping spread. Jeżeli mogę jeszcze dodać jeszcze jedną rzecz, skąd bierze się moje krytyczne podejście do medykalizacji emocji i różnych zachowań, to jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące antydepresantów chociażby, im więcej leków jest podawanych pacjentów, tym więcej obserwujemy nowych przypadków.
Czyli największy wzrost obserwujemy w przemyśle farmaceutycznym. Można by powiedzieć, że to jak w przypadku nielegalnych narkotyków, ale nie będziemy iść w tym kierunku. I oczywiście, że to jest tak, że to się roznosi, tak jak histeria jest przekazywana, ale niewątpliwie widać tu takie paralele. Ja bym chciała się teraz odnieść do większości wątków, które poruszyłaś, Lisa, ale powiem tylko o kilku, to znaczy przede wszystkim no, zgadzam się, że twoja książka jest jedną z wersji historii psychiatrii. Po prostu dla mnie jest to opowieść o historii psychiatrii z perspektywy, czy jako historii kobiecego ucisku, ale perspektywa jest znacznie szersza i oczywiście moglibyśmy mówić bardzo dużo o tym, w jaki sposób i może porozmawiamy o tym, w jaki sposób, w jak różny sposób można pisać o przeszłości i jak ją konstruować. I to jest jeden ważny wątek. To może dam szansę na przetłumaczenie. I would like now to answer a lot of points you make, but maybe we'll focus on just a few. First of all, I agree that your book is one of the ways in which we can write about the history of psychiatry, how women were persecuted in this way. And I maybe we will be able to talk a bit about how we can write in various ways about history. Druga sprawa jest taka, jak uprzedziłaś moje pytanie, to znaczy mówiąc o tym, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy, mówiąc o, chodzi oczywiście najogólniej o pandemię, lockdowny, kwarantanny, o to, że jak pokazują badania na przykład w Polsce, to głównie kobiety zajmują się obecnie wciąż obowiązkami rodzinnymi, domowymi, funkcjami opiekuńczymi i tutaj byłabym ciekawa też w jaki sposób, gdyby, jeżeli jeszcze interesuje cię kwestia cierpienia psychicznego kobiet, a podejrzewam, że tak jest, to co byś jeszcze tutaj dodała. I tutaj od razu opowiem, jak ja to widzę, to znaczy chodzi oczywiście o to, że w tym roku Liso stworzyłaś wspaniały krótkometrażowy film, który mogą Państwo obejrzeć na stronie Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie. I jest to film zatytułowany Troska, Care. I właśnie chciałam z tobą chwilę porozmawiać o tym bardzo istotnym pojęciu, bo opieki, troski właśnie, bo tutaj wydaje mi się, że poruszamy niezwykle istotne zagadnienie, o którym również pisałaś, to znaczy, że kobiety były uważane za szalone, mogły zostać uznane za szalone nie tylko wtedy, kiedy nie wchodziły, nie przejmowały się mocno swoją rolą kobiecą, czyli tym kultem prawdziwej kobiecości, ale również wtedy, gdy zanadto zbyt gorliwie były kobiece. Może. Okay. And also, you answered one of the questions that I wanted to ask, considering the contemporary situation, the pandemic and COVID, because in Poland, it's still women who mainly take care of home and family during quarantine or during lockdown. And if you're still interested, and I assume that you are, in women's suffering, I wondered if you can add something to that, to the topic of women's suffering. And I can say that what is my view is it because I recently saw the wonderful film you created, which is entitled Care. And I would like to focus a little bit on that term because it seems a very, very important issue that even in the past, women were considered mad if they weren't behaving in accordance with the standards and then weren't assuming the role that was supposed to they were supposed to take on, but also if they were getting too much into the character, if they were too caring and too intense. Okay, there's a lot there. let's start with how we can create a women's point of view, if you like, on the history of psychiatry and on contemporary developments within psychiatry. I mean, one of the things I chose to do in Mad Bad, it's not obviously the only way to do it, but I think it's an interesting way. And maybe the reason it's interesting is it is, in some ways, a womanly way. It's not just that I've chosen
women as the subjects of the mind doctoring. It's also that I've mingled in the same study, in the same book, in the same thought process, both the way in which the profession and the scientific thinking, the philosophical thinking develops, and the personal stories, the cases of the subjects of the suffering. In other words, in a way, if you think about it, it's a way of mingling a so-called big history and more deeply textured internal histories and histories of people. And you might call those much more fictional subjects. So looking at cases, looking at individuals, looking at the subject from the inside as well as the outside is almost a fictional procedure. So what I've done is to mingle the methods of the history of a profession, the history of philosophy and a set of conjectures and science with the individual experience, which is almost a kind of novelist's vantage point. So that's what I think is interesting about Mad, Mad and Sad. Zacznę może od pytania pierwszego. Jak możemy zbudować, stworzyć, przedstawić kobiecy punkt widzenia na rozwój psychiatrii? To, co wydaje mi się ciekawe w tej książce, ten zabieg, którego użyłam, to jest pomieszanie dwóch perspektyw. Z jednej strony przedstawiam rozwój psychiatrii jako nauki, ale z drugiej strony też bardzo konkretne przypadki pacjentek, czyli wielka historia miesza się z wewnętrzną historią konkretnych kobiet. Jest to działanie niemal jak budowanie fikcji literackiej. I bohaterki, na które patrzymy i z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej, no to jest narzędzie, tak się, w ten sposób się tworzy powieść. A ja pomieszałam to właśnie z historią filozofii i nauki, która się wtedy rozwijała. Okay, as for women and care and the caring professions and what these years of plague have forced it on women. I think not only in Poland, where, as you say, women are perhaps more directly responsible for the family and the home situation, but also in Britain, and I suspect in America, certainly in France, even though men now often participate in child rearing and the care of children and education of children when schools are closed, it's still somehow more women's terrain. I don't really know what to say about that. I think we have to rethink patriarchy in a way. I mean, because men suffer from patriarchy too. Men are made to behave in particular ways because those are the demands of masculinity, just as women used to be, and I think less so than they used to be, are conceived in particular ways that they interiorize and so behave in that way, which is a limited version of femininity. Because, of course, we're both capable, as Freud told us, you know, and he was a great patriarch, but Freud told us that we're, of course, all capable of the manifestations, the characterological, psychological manifestations of both genders. You know, there's nothing to prevent you thinking like a man or doing like a man and also doing and thinking like a woman. And that's true for men as well. But men haven't really questioned masculinity quite so much as women have questioned feminine. So I think, you know, women are the carers. That's been true throughout our known history. And it's because it's under capitalism in any case, and indeed under communism too, it was the less well respected and less well paid set of the equation of what humans could do. So, you know, on the whole, one isn't paid for housework if you're a wife. You're paid very little if you're a servant. You're not paid much if you're a nurse, you're paid more if you're a doctor, and so on. And one of the great fears of the
70s feminist movement was that if women took over these professions, they would become less well-paid professions. So medicine is hugely respected until women take it over, perhaps. Although I think that has shifted. I think that has changed. You know, any kind of work that is something that produces a great strain on one's resources is something which is extremely difficult. And I think during this plague time, the nurses have worked far too hard, but the doctors have as well, and both are showing the wear and tear. And I think the more we talk about and the more we say that care is something that everybody engages in, I don't see any contemporary fathers of the educated classes not wanting to take care of their children, at least as a spoken value, a value that they would like to hold. So what am I saying? I'm saying we need education, and we need the education to be done by men as well as by women to think about how it is that we actually live as humans, to take on these things that are so necessary in this time, but will continue to be necessary in other periods too. And, you know, I don't think there is anything that makes women more biologically caring than men. I think it's very much of a social and educational thing, and one that has been structured into history to create patriarchy, which we, you know, I don't like to use that word because it became a no-no word during my time and it's come back. But it is true that within the set of institutions that we've created, whether it's the church or big business, men have been central to them. And have dominated. And we need to be able to both question that and change that so that men can still do a lot of these things, that, but women can do them too. And together we work out ways which are somehow more just for everyone in the society. Przechodząc do tematu troski, być może w Polsce jest tak zdecydowanie bardziej, że to kobiety zajmują się domem i wychowaniem dzieci, ale także w Wielkiej Brytanii, w Stanach, też we Francji mężczyźni biorą na siebie część tych obowiązków, natomiast w dużym stopniu dalej jest to teren kobiet. Co możemy zrobić? No cóż, warto przemyśleć patriarchat na nowo, gdyż wobec mężczyzn też stawiane są ogromne oczekiwania, a oni w mniejszym stopniu niż kobiety kwestionowali dotąd ten model, który był im narzucany i teraz są też w trudnej sytuacji. I tu przechodzimy do Freuda, który powiedział, że tak naprawdę obie płcie, wszyscy jesteśmy zdolni do manifestowania pewnych cech obu płci, zarówno na poziomie zachowań, jak i myślenia. Wracając do troski, tak naprawdę, cofając się do początków historii, była to domena kobieca. I zarówno w kapitalizmie i w komunizmie, cofając się kilkadziesiąt lat wstecz, praca kobiet nie była tak szanowana i była gorzej opłacana. Kobiety zajmujące się domem nie były w ogóle wynagradzane, a służące czy pielęgniarki były słabiej opłacane. Obecna sytuacja jest naprawdę bardzo wyczerpująca i tak samo wyczerpuje i pielęgniarki, i lekarzy, czyli i te zawody bardziej męskie, i bardziej kobiece. Tak naprawdę, zwłaszcza jeżeli patrzymy z perspektywy osób z wyższym wykształceniem, to troska jest cechą przypisaną obu płciom, przynajmniej jako pewna wartość, która jest propagowana zarówno przez kobiety i mężczyzn. Więc w dużym stopniu potrzebujemy po prostu edukacji. To potrzebujemy edukacji prowadzonej zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, tak byśmy byli kształceni w tym, jak zachowywać się po prostu jako ludzie. I
jeżeli chodzi o biologię troski, to ona nie ma podłoża biologicznego. To jest po prostu czysty konstrukt społeczny. A patriarchat, który z perspektywy historycznej wciąż dominuje, jest na przykład szeroko obecny w instytucjach. I to też wymaga pewnej zmiany myślenia, bo kiedy popatrzymy na instytucje czy na kościół chociażby, to tam przez długie, długie lata dominowali mężczyźni. Ja myślałam o trochę innym aspekcie tej troski, który w swoim filmie krótkometrażowym, który możecie Państwo zobaczyć na stronie Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, jest pięknie pokazane etymologicznie też pochodzenie tego słowa. To znaczy, Lisa, zwracasz uwagę na to, że care w staroangielskim oznacza wspólny lament, żal, smutek. I wydało mi się to bardzo istotne, bo zwykle myślimy o trosce jako o czymś, co ci silniejsi przekazują jakąś tym słabszym. Natomiast tutaj mamy całkiem inną perspektywę uczucia wspólnego jakiegoś niepokoju, bezradności. I myślałam o tym, jak istotne jest to pojęcie troski, nie tylko w kontekście, nie wiem, kryzysu humanitarnego na granicy obecnie. Myślałam też o tym, że właściwie twoja praca pisarska jest przejawem takiej troski. I chciałam zapytać, czy właśnie tak myślisz czasem o pisaniu takich książek jak właśnie Szalone, złe i smutne, jako o przejawie troski, nie z perspektywy wygranych o przegranych, ale wspólnego niepokoju i poczucia bezradności, gdy komuś wyrządzana jest krzywda. I was thinking about another aspect of care, about the etymology of the word, which you explained so beautifully in your film, because you say that in all English care was like linked to crying together, lamenting together, and sadness. So in a very different way that we think today, like giving something from the stronger to the weaker, but it was more about the shared anxiety and helplessness. So I would like to ask you, not only in the context of the humanitarian crisis that we have now on the border of Poland, but from the perspective of your work, which do you think it shows care in this, not writing from the perspective of the stronger about the weaker, but about this joint anxiety about those who need help? Yes. Thank you. Next question. Yes, of course. Indeed. And you know, everybody can watch this film, by the way. We could put up a link on the site if you like, because it's easy. Mm-hmm. Just go to the CCCB and I think it's a very interesting series, and maybe they should work with Olga Tokarczuk Foundation and make some from Poland as well. I can put you in touch. Chciałam powiedzieć, że wszyscy mogą obejrzeć ten film. Cała seria jest dostępna i można też w internecie umieścić linki. Być może jest to jakiś pomysł dla Fundacji Olgi Tokarczuk na nawiązanie współpracy, żeby pojawił się też film o Polsce. W takim razie zadam jeszcze inne pytanie, które chodzi mi po głowie i właściwie zdanie z innej twojej książki, również przetłumaczonej na język polski, z książki Żegnając umarłych. Napisałaś tam, że zapominanie jest równie niezbędne jak pamiętanie. No i to jest właśnie zdanie, które od dłuższego czasu mnie frapuje. Myślę o tym jako o... że jest to swoiste motto, może metodologia, może coś, co można zastosować w stosunku do dzieł historycznych, do pisania tekstów na temat historii nie tylko własnej rodziny, czy też własnej, ale również historii zbiorowości. I chciałam w końcu, bo cały czas mi chodzi po głowie, zrozumieć, zapytać, jak ty rozumiesz to zdanie? Jakby jak myślisz w tym sensie o przeszłości? I też no, myślę, że to jest bardzo prowokatywne wobec psychoanalizy. Jak to się ma do psychoanalizy, która, jak wiem, mimo że krytycznie o niej również piszesz, jest ci bliska. Co z tym zapominanie jest równie niezbędne jak pamiętanie? So I will ask another question. In one of your other books, which was also translated into Polish, Losing the Dead,
You wrote a sentence that forgetting is as important as remembering. And I think that's kind of would be a good motto even for writing, even writing about history, for writing both family story, but also social history. So I wanted to ask you in this context, how do you think about the past and writing about the past if in the context of this sentence? And also, how does it relate to psychoanalysis, which you criticize, but which is also very close to you? Ooh, that's a big one. Wielkie pytanie. Okay. I'm going to leave things out, so you must remind me. So I don't really think we should lose the historical past. I think historical past and the personal past, in that quotation that you've picked out from Losing the Dead, which says, you know, forgetting is as important as remembering. I was really talking about those kinds of terrible experiences, those kinds of terrors that one feels in war or plague or migration. I mean, the really, really big life and death questions that we are sometimes asked to confront. And I think the perpetual rehearsing and remembering of those historically is important. I mean, I think it's very important that the history of slavery, as it was perpetrated by, say, you know, British colonizers, is properly remembered, it's properly written down, it's properly assessed. You know, the facts are brought to light, not hidden in dusty archives, to make people feel that history never took place. All right? So that's one thing. On an individual level, I think there's a way in which certain kinds of psychological practices, psychiatric practices, by overemphasizing the need to constantly repeat, actually make what is called traumatic memory worse. I think remembering is important, but so is forgetting. And, you know, if you think in terms of neuroscience and the various studies of the brain that have been done, it's quite clear that we have to forget. If we remembered everything all the time, we'd be monsters. We would be like the memory man. We wouldn't be able to do anything because we were constantly in the process of remembering. So forgetting is a very important function in order for us just to get by on a day-to-day level in an ordinary way. Of course, we need to remember certain things, and certain things which fix us in the wrong kinds of habits are important to analyze, to work through, and to think about. But you know, that's a different thing. And we do need to remember then in order to be able to put it behind us and to move on. But the constant remembering of trauma, the reliving of trauma, I don't think is something that helps people very much. I think it hinders people. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o przeszłości z perspektywy historii, to jak najbardziej należy ją pamiętać. Ja miałam bardziej na myśli w tej książce pewną osobistą przeszłość, osobiste historie, doświadczenia tak koszmarne jak jakieś wojny czy migracje. Natomiast oczywiście z perspektywy historycznej powinniśmy o nich ciągle przypominać, jak choćby o historii niewolnictwa, która jest doskonale opisana, ale nie powinna zostać zamknięta w archiwach. To jest coś, co musi jakoś funkcjonować. Natomiast na poziomie osobistym, z perspektywy psychoterapii czy psychoanalizy, wydaje mi się, że zbytni nacisk na ciągłe powtarzanie czy powracanie do traumy może wręcz ją pogłębić. Zresztą już neurobiologia i inne nauki ścisłe uczą nas, że musimy zapominać, nie możemy cały czas wszystkiego pamiętać, żeby na co dzień funkcjonować. Oczywiście pewne rzeczy musimy sobie, to jest niezbędne. Natomiast też warto czasem o czymś pamiętać po to, żeby móc to przepracować i zostawić nas za sobą i iść dalej. I just add one word to that. I mean, I think, you know, there's a politics of remembering, which also has a negative side. And
there's kind of remembering which actually is used in order to forge a political movement. And that kind of remembering is tendentious. I mean, it's polemical, it's instrumentalized. It has nothing to do with a full view of anything, but it's only using things. So for example, during the Brexit campaign, just to go back to that, I mean, it's partly the subject of one of my books of Everyday Madness. There was a real recourse to, as there was with Trump and Make America Great Again, make Britain great again. I mean, all these things, think this kind of populist emphasis on remembering a particularly golden moment, which is, of course, an idealized moment. It's not a true moment. It's a moment made into propaganda. The moment when Britain won the war says, yes, we won the war, we were brave, but it forgets how many people died and how many mistakes were made and everything else. Yes, it's true that we won the war. And as a result, nobody had anything to eat properly in Britain, and rationing went on until 1952. So that's the bit that you don't think about. Churchill is used as, the great moment of British history always. And Churchill was indeed a great wartime leader. But there were other aspects of Churchill that people didn't like so much, and they voted him out after the war. So all I'm saying really is that glorification of a particular historical moment used by politicians in a simplistic, propagandizing manner is not a very useful way of remembering either. Warto tu jeszcze wspomnieć o pamięci politycznej, czyli o pamięci, która jest używana do tworzenia pewnych ruchów politycznych za pomocą manipulowania faktami i przeszłością dla określonego celu. Wspominam o tym w swojej książce, co się stało przy okazji Brexitu, co dokładnie to samo zrobił Trump, mówiąc Make America Great Again, kiedy dla potrzeb populizmu wybiera się pewien moment z historii, moment triumfu, który jest oczywiście fikcyjny i na nim się skupia, jakby choćby to, jak Wielka Brytania wygrała wojnę. Wspomina się to, a jednocześnie nie mówi zupełnie o ofiarach, o tym, o głodzie, który panował w Wielkiej Brytanii aż do 1952 roku. Tak samo z Churchillem. Z jednej strony był wielki, ale z drugiej strony miał dużo gorszych cech i stawiano mu wielu zarzutów, więc nie jest właściwe używanie pamięci dla uproszczonych, upraszczających celów propagandowych. Ja pomyślałam, że właściwie w twojej książce oprócz ogromu faktów, opowieści, bohaterek, o których bohaterek będących kobietami cierpiącymi psychicznie, o których czyta się ponieważ jest to tak fascynujący sposób opisane, naprawdę z wielką ciekawością, jest jeszcze pokazane bardzo interesujące, nietypowe podejście do przeszłości, właśnie do tego, w jaki sposób możemy ją konstruować, jak o niej pisać. I w końcowej części twojej książki piszesz, Liso, że czujesz się taką outsiderką w dziedzinie historii psychiatrii i psychoanalizy. Dlatego dziękujesz, bym powiedziała, ludziom z historii, jako osoba zajmująca się historią psychiatrii w Polsce, to wiem, że są to przedstawiciele bardzo różnych podejść i dziękujesz takim autorkom, jak na przykład Elisabeth Rudinescu, która w Polsce jest dość znana, przede wszystkim też w dziedzinie historii psychoanalizy. Dziękujesz takim autorkom jak Elaine Showalter, ale też podajesz przykład jakby osoby inspirującej cię, Edwarda Shortera, i to mnie zaskoczyło, bo od razu też ci powiem, że to jest jedyna monografia historii psychiatrii autorstwa właśnie Edwarda Shortera, która została przetłumaczona na język polski, a jest to wizja klasyczna, akademicka, progresywna historia psychiatrii pisana z perspektywy tych wygranych. Więc chciałam ci powiedzieć, że wydaje mi się, że takie pisanie o przyszłości, również psychiatrii, jakie ty uprawiasz, uważam, że ma olbrzymi, olbrzymi sens i być może tylko takie pisanie
I nie wiem, chyba pójdę do konkluzji, mam nadzieję, że to, przejdę do konkluzji, że to uda się tutaj wyłapać, ponieważ wydaje mi się również, że twoja książka, mimo że opublikowana 13 lat temu, napisała się już tak dawno temu, tak dobrze rezonuje w Polsce obecnie i spotkała się naprawdę z niezwykłym odzewem. W polskim Vogue piszą o tej książce, ale i w Czasie Kultury, czyli po prostu od sasa do lasa. I wydaje mi się, że jest to związane z tym, że obecnie w Polsce też kobiety znajdują się w takiej sytuacji, mówiąc delikatnie, gdzie nie mają prawa do, walczą właściwie, bym powiedziała, walczymy my kobiety o prawo do własnego ciała, do aborcji, do opieki medycznej, a twoja książka... No właśnie o tych tematach traktuje. Nie wiem, nie chcę przesadzić, więc może dam możliwość. Okay. What I think is amazing about your book is that it's so full of facts. It also presents those amazing heroines who are the psychiatry patients. But also a unique way of looking at the past and how we can write about the past. And by the end of the book, in the final part of the book, you say that you're an outsider in writing the history of psychiatry. And you thank Elisabeth Rutanescu, yeah, and Elaine Saltwater, but also Edward Schulter, which really surprised me because his book was translated into Polish, and it's a very classic, very academic, and very progressive history of psychiatry written from the perspective of the winner. And I think that you have this great sense of writing, of how to write about the past, in my opinion, the only good way to write about the past. And also, you wrote your book 13 years ago, but it resonates so well in Poland, so strongly. And I think it was, you know, reviewed in Polish Vogue on the one hand and Czas Kultury literary magazine on the other hand. And I think it's because women in Poland, we have to fight for our rights, and it's happening right now. We have to fight for our bodies, for the rights to abortion, for medical care. I znowu są ci i te, którzy traktują kobiety, mówiąc delikatnie, w sposób protekcjonalny. I choć u nas może nie są to lekarze, ale w ogóle rząd. I tak myślę o tym, czy pisząc historię właściwie psychiatrii, myślałaś o tym, że my, historyczki histerii, historyczki psychiatrii, możemy być takimi buntowniczkami. Czy myślisz o tym w rodzaju buntu, pisanie w taki właśnie sposób, a nie inny, o kobietach w psychiatrii? And we are looked at in a condescending way. We are treated in a condescending way, but this time by the government. And I was wondering if you consider that we, historians, writing about hysteria, writing about psychiatry, we're in some kind of revolt against all this. And rebel against it. You mean against the current times in Poland or the current ways of writing psychiatry? I'm sorry. W kontekście sytuacji w Polsce, czy pisania w ogóle? W ogóle, że jest to forma jakiejś, może zalążek jakiejś rewolucji. Czy myślałaś o swoim pisaniu takim, jakie przedstawiasz w Szalone, Złe i Smutne, w kategoriach rewolucji? In general, do you think that this type of writing, have you thought about your book in this way, that it's kind of like a beginning of a rebellion? Oh, I love it. Bardzo mi się to podoba. Well, if it can be used that way, I'm all for it. Because I think, you know, that there's so much that still needs to happen. Perhaps more, even more so in Poland at this moment than elsewhere, where, you know, the rights of women are really under. Jeśli da się tego pisania użyć w ten sposób, to jestem jak najbardziej za tym, ponieważ bardzo wiele, szczególnie w Polsce, ale nie tylko, trzeba zrobić jeszcze, żeby prawa kobiet stały się faktem. To wykorzystam ten moment, żeby zapytać, czy są jakieś pytania z publiczności. To w takim razie będziemy zbliżać się ku końcowi. Możesz też to. So, we will be drawing to an end of the meeting slowly. Thank you.
Tak, i myślę, jak to zakończyć, a przede wszystkim interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, to znaczy w tym kontekście tego, jak może być widziane to pisanie, to pisarstwo, które uprawiasz, chciałam zapytać, z jakim odzewem w środowisku psychiatrów spotkała się twoja książka? Czy wiesz, jak to wyglądało konkretnie w tej grupie społecznej? Ponieważ też zastanawiam się nad tym, czy taka praca jednak krytyczna wobec historii psychiatrii, krytyczna wobec przeszłości jest również w Anglii, tak? Bo dzisiaj, jak rozumiem, o to możesz przetłumaczyć szybciej, kontaktujesz się z nami z Londynu. Are you in London now? Yes. Okay, to be sure. Więc myślę też o tym, czy po napisaniu tej książki spotkałaś się z takim potraktowaniem siebie jako kalającej własne gniazdo, whistleblower, Nestbeschmutzer, ponieważ ja, pisząc historię polskiego szaleństwa, mimo że bardzo wydaje mi się dzisiaj grzeczną książką, niestety, i tak słyszałam, że w jakiś sposób źle piszę o Polakach, skoro pokazuję, że w psychiatrii no tak cudownie nie traktowaliśmy osoby cierpiące psychicznie, jak dotychczas myślano, a w dodatku nie mieliśmy takich osiągnięć w psychiatrii na arenie światowej. Więc zastanawiam się też, pytając właśnie jeszcze raz o recepcję twojej książki, recepcję również w Anglii, czy spotkałaś się z zarzutem Nestbeschmutzerki i jak twoją książkę odebrało środowisko psychiatryczne? So I would ask you in the context of how your writing can be perceived. How was your book received by a psychiatrist? What was the response of this community? Because of course it is a critique of psychiatry and of the past. So were you considered kind of a whistleblower, as someone who soils her own nest? Well, I think, you know, I can't speak for all psychiatrists, obviously, but I know I spoke with a lot of psychiatrists groups. So, you know, the British Psychiatric Association and the therapists and the analysts and and they're very different, of course, and they have very different aims and goals. But it was very, very well received because I did my homework well. I don't attack the doctors because I think many of the doctors, not all, but many try to do their best in very, very difficult circumstances. I mean, you know, it's not easy being a psychiatrist. There are no easy answers to many things, and time and a process will help. And this is true for the psychoanalysts and the psychotherapists too. I have more knowledge of the latter than I do of the former, but at the current moment. But I think the book was very well received. It won a prize from the British Medical Association. So, I think it's okay. I wrote another book about which I think because the title was not good, but which is in a similar vein about the way in which the psychiatric language discourses moved into the field of the legal. So in other words, how doctors, psychiatric doctors, psychoanalysts became advisors in the courtroom, became implicated in the way in which trials of passion, in which people had been murdered or maimed, how their expertise was sought and how they gradually grew to the position where they are now, where they become expert witnesses in courtroom situations and advisors to the law, if you like. And that was, to me, a very interesting process because, you know, whereas the psychiatric discourse is
in itself a marginal discourse. The law is very central. And when the law begins to call on the psychiatric and therapeutic professions for advice in understanding or coming to terms with human behavior and what is bad and what is mad, you're at an interesting historical moment. And of course, that is the case now. Rozmawiałam z wieloma różnymi psychiatrami z różnych stowarzyszeń, bardzo różnym, o bardzo też różnych zainteresowaniach i muszę powiedzieć, że książka została ogólnie dobrze przyjęta, gdyż odrobiłam zadanie domowe. Ja nie atakuję w tej książce lekarzy, staram się pokazać, że oni naprawdę robili co mogli z perspektywy swoich czasów, a nie jest to łatwa profesja i z perspektywy czasu i rozwoju możemy, ja mogę na nią spojrzeć dzisiaj zupełnie inaczej. Dostałam przecież za nią nagrodę Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego, więc została inaczej przyjęta, ale jest jeszcze jedna książka, która miała dosyć niefortunny tytuł. Zainteresowało mnie to, jak język psychiatrii zbliżył się do języka prawnego. Z czasem psychiatrzy byli powoływani jako biegli, współpracowali z prawnikami i w sądzie, orzekając przy zbrodniach w efekcie. Bardzo to dla mnie było ciekawe, jak dyskurs psychiatryczny czy psychologiczny, który jest niezwykle marginalny, zetknął się i co z tego wynikło z językiem prawa, który jest dosyć centralnym i mocno obecnym w społeczeństwie. Cieszę się bardzo, że też kończąc pokazujemy, że właściwie historie przedstawione w tej oto książce nie są wcale czarno-białe, nie ma złych i dobrych z pewnością. I jeszcze może uda mi się naciągnąć cię na koniec, Lisa, żebyś zrobiła coś, o czym piszesz w tej książce. To znaczy, gdyby psychiatria położyła się na kozetce, psychiatria jako pacjentka, to dziś w 2021 roku, jakbyś chciała jej pomóc, albo co najpierw byś z pewnością zauważyła, bądź aż zdiagnozowała? I'm glad that we end up on the note that the stories presented in the book are not black and white. There are many shades in between. But maybe I can ask you one more question. If psychiatry was a patient today in 2021, what would you say about it or even diagnosed it with? Treat. I don't know. I'm going to say something I'll regret. Boję się, że powiem coś, czego pożałuję. I think you know, psychiatry, like most of the things in the contemporary world at the moment, are suitable cases for treatment because mental health has been very challenged by the last years, and a lot of people need some kind of help. Maybe it's simply conversation, maybe it's simply talk, which is always good. Maybe it's more than that. And there simply aren't the resources, there aren't the number of necessary practitioners, there aren't the public funds to help people who don't have their own sufficient income to use these services. And I would say that the treatment might mean an injection of funds into the mental health professions, which very, very much needed. I would also bring back small scale asylums because I think people need respite cures. I think people need to get away from, if they're really, really seriously ill, there's nothing like going to somewhere quiet where you can look at flowers and trees and really have an asylum to move out of any kind of manic dispositions in the first instance. So yes, psychiatry, psychoanalysis, the whole lot are good cases for treatment, but I think the treatment they probably need is financial.
Tak, zdecydowanie psychiatria, psychoanaliza nadaje się w obecnych czasach do leczenia. W ostatnich latach stanęło przed nią bardzo wiele nowych wyzwań. Ludzie potrzebują przynajmniej rozmowy, a być może czegoś dużo więcej, a jednocześnie boryka się z problemami głównie finansowymi. Jest niewystarczająca liczba personelu, za mało funduszy, więc powiedziałabym, że potrzebuje zastrzyku finansowego. Przywróciłabym też małe, niewielkie szpitale psychiatryczne, gdyż wydaje mi się, że niektórzy pacjenci zdecydowanie potrzebowaliby takiego wytchnienia, odseparowania, ciszy, kontaktu z przyrodą. Lisa, w takim razie bardzo dziękuję Ci za to podsumowanie, za te rady również i za wspaniałą rozmowę. Thank you for the summary, for the advice and for the wonderful conversation. A Państwu bardzo dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Chciałam też powiedzieć, że mogą Państwo zobaczyć również inne wspaniałe rozmowy, które się odbyły i odbędą się w związku z przeprowadzką do nowej siedziby Fundacji Olgi Tokarczuk. Naprawdę z serca polecam wczorajszą rozmowę z Olgą Tokarczuk i Martinem Polakiem. Rozmawiała Urszula Glański. Jutro między innymi mogą Państwo zobaczyć rozmowę i posłuchać z Adamem Bodnarem. Poprowadzi ją Sylwia Grzegorczyk-Abram, także serdecznie zapraszam do oglądania wszystkich spotkań, rozmów, które z tej okazji powstały. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. And thank you to our translator. I tak, bardzo dziękuję. It was wonderful. Dziękujemy bardzo.